Marcin Lipski od ponad 10 lat jest współwłaścicielem zabytkowego pałacu w Kończycach Wielkich. Jak przyznaje w rozmowie z naszą redakcją, za niedługo będzie jedynym właścicielem pałacu. Przez te wszystkie lata obiekt sprawiał wrażenie, jakby o nim zapomniano. W ostatnim czasie pan Marcin coraz częściej odwiedza pałac. Czy ma to związek z sądową batalią o ratowanie Kończyckiego Pałacu zainicjowaną przez wójta? Prokuratura musi wszcząć śledztwo w sprawie zaniedbań w Kończyckim Pałacu. Tutaj postawiliśmy na swoim, że ta sprawa nie została umorzona. Ja się bardzo cieszę, że dzięki tym czynnościom, które podjąłem, właściciele z Mazowsza przypomnieli sobie o swoich aktywach tutaj w Kończyckiej miejscowości. W piątek 22 marca właściciel odwiedził swoją posiadłość i spotkał się z przedstawicielami Urzędu Gminy na czele z wójtem Grzegorzem Sikorskim. Rozmawiano o przyszłości pałacu. Właściciel zwrócił również uwagę na 3 kłopotliwe kwestie, prosząc urząd o wsparcie. Rozmawiamy od dłuższego czasu, już od 10 lat, o przejęciu drogi, która jest drogą gminną przed pałacem, która uniemożliwia nam podjęcie czynności związanych z podjęciem prac remontowych. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie wójta. Musimy tę sprawę dokładnie przeanalizować. Pan Marcin proponował zamienienie się działkami, natomiast to spowodowałoby odcięcie kaplicy Opatrzności Bożej. Po prostu nie byłoby możliwości dojścia do niej. No i teraz tutaj negocjujemy warunki w tym temacie. Sprawdzamy zapisy miejscowego planu tej działki, którą nam pan Marcin chce dać czy darować. No, chcemy do tej transakcji po prostu podejść bardzo wnikliwie, tak żeby obydwie strony były zadowolone. Droga to nie jedyny problem, na który zwraca uwagę właściciel. Zalewisko jest spowodowane nieczynnymi drenami na sąsiedniej działce. Negocjujemy i rozmawiamy z sąsiadem na ten temat i również będziemy prosili gminę o pomoc w tym zakresie rozwiązania tej sytuacji. Są też cieki drenażowe skierowane od strony kaplicy w naszą stronę pałacu. W związku z tym od strony skrzydła wschodniego jest teren podmokły. Myślę, że w najbliższych miesiącach osiągniemy tutaj kompromis i ten rów odprowadzający wodę zostanie udrożniony. Jeżeli dojdzie do porozumienia, to jak zapewnia właściciel, już tej wiosny ruszą prace na terenie Kończyckiego Pałacu. Na początku w parku powstał był amfiteatr, który by służył do imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, dla mieszkańców powiatu. Także to jest, powiedzmy, pierwszy nasz cel, oczyszczenie parku z samosiejek, z wiatrołomów, uporządkowanie terenu i sukcesywne remontowanie pałacu. Amfiteatr to nie jedyny pomysł na wykorzystanie terenu wokół pałacu. Mamy w planie stworzenie winnicy na terenie zachodniej części naszego parku, około 0,5 hektara. Będzie to jedna z 3 winnic w Polsce, która znajduje się przy pałacu. Liczymy, że to będzie taki smaczek jeszcze w tym całym naszym dzielę w związku z tą inwestycją. Sam pałac zostanie przekształcony w hotel, na terenie którego nie zabraknie spa i sal bankietowych. Jakby pan się ustosunkował do tych pomysłów, winnica, hotel, amfiteatr? Znaczy ja na pewno są one bardzo ciekawe. Pan Marcin, jak mówił, jest w branży budowlanej, jest deweloperem, więc myślę, że wie, o czym mówi. Kolejne spotkanie przedstawicieli urzędu z właścicielem ma się odbyć za 2 tygodnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.